zaciszu swojego warszawskiego mieszkania Kasia pisze artykuł dla ogólnopolskiej gazety, w której pracuje jako dziennikarka. Do stworzenia rzetelnego artykułu Kasia potrzebuje danych dotyczących rynku pracy i wynagrodzeń. Z kolei w Krakowie Tomek próbuje zebrać dane do swojej pracy magisterskiej na temat wydatków na ochronę zdrowia w kraju w latach 2019-2021. Choć Kasia i Tomek potrzebują danych na różne tematy, borykają się z tymi samymi problemami. Gdzie znaleźć wysokiej jakości dane statystyczne, aktualne, wiarygodne i rzetelne? Jak dotrzeć do danych dotyczących nie tylko interesującego ich zagadnienia, ale również wybranego okresu oraz obszaru? Jak te dane zestawiać ze sobą oraz przedstawiać w ciekawy, wizualnie sposób? Szukając odpowiedzi na te pytania, Kasia i Tomek odkrywają wrota statystyki. Projekt realizowany przez Główny Urząd Statystyczny, który stawia sobie za cel bardziej doskonałe zaspokajanie potrzeb na dane statystyczne zgłaszane przez wszystkich użytkowników. Beneficjentami projektu są m.in. uczniowie, studenci, analitycy, przedstawiciele świata biznesu i nauki, działacze organizacji pozarządowych, samorządowcy oraz przedstawiciele administracji rządowej. Stworzona w ramach projektu Wrota Statystyki, składnica potrzeb użytkowników służy lepszemu zrozumieniu potrzeb wszystkich osób, które korzystają z danych, tak jak Kasia i Tomek. Informacje gromadzone w składnicy za pomocą różnego typu formularzy, ankiet oraz na podstawie analizy ruchu na stronie pomagają odpowiadać na potrzeby informacyjne odbiorców. Krótko mówiąc, zebrane informacje służą do zwiększania użyteczności ogólnodostępnych zasobów informacyjnych oraz podnoszą satysfakcję osób, które z nich korzystają. Wrota statystyki dają możliwość odciążenia respondentów przez korzystanie z nowych źródeł danych. Statystyka publiczna dąży do tego, aby tam, gdzie jest to możliwe, odchodzić od zadawania pytań poszczególnym mieszkańcom kraju i pozyskiwać dane z publicznych i prywatnych baz danych oraz wykorzystywać nowoczesne technologie. Informacje rejestrowane przez kasy fiskalne dużych sieci handlowych, dane dotyczące natężenia ruchu na autostradach, dane dostarczane przez operatorów sieci komórkowych, a nawet zdjęcia satelitarne to tylko niektóre z wykorzystywanych źródeł. Innowacje, do których dostęp otwierają wrota statystyki, dotyczą nie tylko zbierania, przetwarzania i analizy danych. To przede wszystkim udostępnianie danych w zróżnicowanej formie i za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji. Nasi użytkownicy mają bezpłatny dostęp do danych, które mogą dowolnie konfigurować, zestawiać ze sobą oraz wizualizować za pomocą map i wykresów. W nowym portalu informacyjnym GUS zarówno Kasia, jak i Tomek będą mogli stworzyć własną cyfrową półkę, gdzie będą przechowywać interesujące ich informacje. Będą mogli również wykorzystywać bazy danych do tworzenia własnych analiz. Wrota Statystyki to projekt, którego myślą przewodnią jest otwarcie na użytkowników. To dla nich i dzięki nim statystyka publiczna realizuje misję dostarczania wiarygodnych, rzetelnych i niezależnych informacji statystycznych o wysokiej jakości, wykorzystując w tym celu nowoczesne rozwiązania technologiczne. Nasze bazy danych są dostępne dla wszystkich. Skorzystaj z nich również Ty. Otwórz się na innowacje. Wejdź na stat.gov.pl/wrota-statystyki. Projekt Wrota Statystyki jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.